Prace wkraczają w decydującą fazę. Wybudowane już zostały nowe pomieszczenia. Połączone je ze starą częścią, tworząc jedną dużą powierzchnię dla nowego szpitalnego oddziału ratunkowego w Jeleniej Górze. Oczekujemy z niecierpliwością zakończenia tych prac. Jak tylko prace, że tak powiem, budowlane i instalacyjne się zakończą, rozpocznie funkcjonowanie SOR i rozpocznie się uzupełnianie niedoborów sprzętowych, bo w zakresach remontowych czy unowocześniania SOR-u również znaczna kwota pieniędzy jest przeznaczona na nowy sprzęt. Zakupione zostaną m.in. stanowiska intensywnej terapii, stanowiska obserwacyjne, monitoring oraz wózki transportowe dla pacjentów. Tak więc będzie nowy SOR z nowoczesnym sprzętem do ratowania życia. To wszystko wraz z rozbudową kosztować będzie 7 milionów złotych. Są to środki z programów operacyjnych, z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Zdrowia. Rozbudowa dostosuje szpitalny oddział ratunkowy w Jeleniej Górze do obecnych wymogów prawnych i formalnych. Prace mają zakończyć się w pierwszych dniach lutego.